od naszego domu. Jest 16, jak widzicie. Godzina 3:30. Wow! 3:24. Także Grzesiu właśnie nauczył się sam. Rozpuszczywa. Dzisiaj się nauczyłem. Dzisiaj to właśnie się nauczył. Tu będzie słychać wszystko, jak mówicie. O! Nie zrobiłem nic. Tak się nauczył Grzesiu bujać. Ja sam to zrobiłem, ja chciałem. Chciałeś? Miękkie lądowanie. Tu jest właśnie teren, na którym my mieszkamy. Koło powstają nowe domy, już część wybudowanych. Część budowy, jak właśnie tutaj te. O, Grzesiu mnie woła, muszę się odwrócić. Co pokażesz, Grzesiu? Następne lądowanie? No tak nie rób, bo masz japonki, a w japonkach jest niewygodnie tak. Następna huśtawka. Mamusia też wejść. Na zjeżdżalnię czy tutaj? No dzieci będzie wygodniej. Idziemy bliżej dzieci. O, Bartek tak jest. Tak wchodzi. Wyłóż. Drugi postaw. Na obok jest zjeżdżalnia, tak? Chyba jest jakaś zjeżdżalnia, bo... Mama, jest pompki, ja mogę jechać? Uważaj. Uważałem. A czy mogę stąd japonki? Możesz. Grzesiu zjeżdża, zjeżdża, zjeżdża. O! Oj, uciekaj. To jest jeden z kolegów z osiedla. Gimnastyka. Przychodzi do naszego domu czasami. Nazwisko proszę. A ja właśnie nie pamiętam jego imienia, on tak dziwnie ma na imię. Boli główka? No uciekaj, musisz zejść mu z drogi. Grzesiu? Superman! Grzesiu? Zejdź Bartkowi. Za ciężki jesteś bardzo. Idź! Idź, Superman! Superman! Bartuś jest aktualnie po wypadku. Dzisiaj kontuzji się nabawił. Popatrz, co się po stało. Po dachach budujących się domów i sobie przeciął nóżkę. O co to? Nie o gwóźdź. Blach jakąś. O jakąś blach. Nie boli. Ale kuku masz. Kuku mam. Że się butami rzuca. Gdzie on jest? Jest. Trzymaj. No, trzymaj się rączkami. Trzymaj się, bo... Ja dzisiaj... Ja cię puszczę... Ja się tak... To już wpadłem. Ale chcę się pograbać. Podrapać? Chcę się pograbać. A uważaj, bo Bartek idzie za czoło. A, 2, 3...
porozmawiajcie trochę z nim. Cześć! Ale... Cześć! Nie do kamery, tylko między sobą. Tym kolegom też trochę. Babcia słyszała, jak rozmawiacie z nami. Co? No co wiem? No zejdź mu z drogi. Nie umieją rozmawiać? To trzecia dziewczyna. Au! Ciepła noga. Na drzewa. Nie! No okej, okay. Teraz wejdźcie tam i zejdziecie po tym mostku, co? Ruchomy. Jak wam to idzie? Zobaczymy. Że się boi się na tym iść. No to no, jak ale się boi, ładnie. To niech nie idzie. Na chodzi. Tym się, gdzie się boi. No to ty idź. Okej. Okay. O, o. Ta-da! Na boso ci pewnie będzie kuło. Będzie ciebie nie kuło. Kuję. Nie? Ja mam to zrobić. Ja jestem tak, ja pierwszy. A, mnie boi. No, mówiła. Dobra, już teraz załóż japonki. Tak, jedziemy. Teraz pójdziemy do domku, tak? Nie. Nakręcimy domek, żeby babcia Milka i dziadek Bogdan też nie. widzieli, jak nie. mamy w domku, nie. jaki nie. mamy dom. No teraz. Pójdziemy jeszcze nie. pokazać w koło domku. Jeszcze w koło domku pokażemy. Ja może wyjdę i pokażę ulicą, gdzie się wjeżdża do nas. Dobrze. Wyraj, główne wejście. Grzesiu nam powie, gdzie mieszkamy. Powiedz numer domu, ulicę. Ja powiem. Poczekaj, zobaczymy, czy Grzesiu pamięta. No Grzesiu? Nie chcę! Powiedz ładnie. Ja powiem. Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Twój adres. To jest kod. Number? 17. Jaki tablet? 17. Numer 17, Dorica Code Woodcroft. Numer telefonu, Grzesiu. Numer telefonu? 325-0043. Wyśmienicie. A polski kod? Bardzo dobrze. 5016. Nie, 5162. Tutaj jest główny wjazd, tak? Nasze osiedle. Tak. Gras. Brzydko tatuś powiedział, co? Tarek. Tak. Tędy wjeżdżamy, tu jest brama wjazdowa. Potrwam. A i masz zepsuty? Grzesiu ma zepsuty rower też, tatuś. A pierwszy raz słyszę. Ktoś mu pedałek trzepnął. Co, Bartusiu? No tu jest nowy podział działek. A Bartuś nie tam kieruje. Co? Podział nowych działek. Część już jest sprzedana. Tam jest lasa, za lasem jezioro. To nie las, mamo. To jest tylko takie... Drzewami okrążone jest jeziorko. Ja tam byłem. Tam są czarne węże. Brązowe węże. Mój kolega... Ale czarne też są. No tak, mój kolega złapał jednego. Nie baliście się? Nie. A kto go dotykał? Ja. Ja. Też? Tak. Może ciebie tylko zabić. Nie, tak, ale nie wolno czarnych dotykać. Są niebezpieczne. Brązowy też. Tu skręcamy w naszą ulicę, znaczy dojazdową do naszej uliczki. Schodzi w dół. A przed nami prosto, tam prosto jest morze. Jak daleko mamy? 6-7 km. Tak jest. A górki to są za nami. O. Tam dalej. No, tu akurat nie widać. Teraz nie widać. Chodźcie, ale bardzo blisko. Samochód. Samochód. No schodzimy, bo samochód jedzie. Ja na boso jestem. No, widzę. To co? Ja też kiedyś byłem. Na kamieniach. Tu właśnie domki w budowie.
dwa następne. Tempo budowy jest kolosalne. W sumie nie wiem, 3-4 tygodnie. One są w budowie. Oj, Grzesia bym nadepnął. Grzesia, tak. Nie podchodź pod nas. No na prawej czy na lewej stronie, a to prawie ci ten nadepnął? Na który paluszek? Nie wiem. Nie wiem. Nie pamiętam. Na ten duży. Duzy. No to duży. Na duzy? Na mały. I dochodzimy do naszej ulicy. Jak się nazywa nasza ulica? Dorita Tork. Dorita Kork. No, poprawił się. To po angielsku jest. Po angielsku. Angielsku. Już widać, tak? Bardziej unuki robi? Nie tam, to patrzy się kamerę na mnie. A tam ciągnik pracuje? Ciągnie naprzeciwko, u sąsiada. O, zobacz, jak mnie ziemia spuchnie. O, będzie dobra praca, prawda? Wow! O, trochę nam hałasu teraz narobić przy tym kręceniu. Australijczyk, kolega? Tak, Demian. Hello, Demian. A tu jest nasz domek, tak? Tak, jest nasz domek. Pańczyna tam. No, na kapuście nasze. Kilka roślinek, no nie tak z bliska. Puszyła. Dlaczego? Zmarszczki? No tak. Że się ubierz japoneczki. Tak, już teraz ubierz, bo po grysie pójdzie. Kilka roślinek, poszykowane wszystko pod uprawę. Ogrzeb pokaż. Tam będą na tym trójkącie. On nie będzie tak wyglądał, nie będzie taki regularny, tylko taka górka mała. Fala pójdzie. Będą jakieś krzaczki, kamienie. Numer 17 pokazuje właśnie z bliska. Tak. Skrzynka zrobiona przez Leszka i tatę. Są bardzo dumni ze swojego dzieła, bo projekt jest oryginalny. Basiu. No, jaki duży. I wchodzimy na zaplecze z tyłu sklepu. Proszę. To co wczoraj zrobiłem, pamiętasz? Ja nie pamiętam, musisz opowiedzieć wszystko. Ten grób czy coś takiego. Opowiesz, co się zdarzyło? Tak. 3 ryby zdechły. Z akwarium? Z akwarium, a jedna tam mam. Co z nią zrobiłeś? Pochował. No to chodź, pokażesz. Okej. Okay. Grzesiu prosi, żebyś jego na rowerze sfilmował. No ja już nie wiem, w którą stronę się okręcić. No dokładnie. Pirat mały. No dobra. No i co, Bartusiu? No, kwiatki ci zwiędły, tak? Tak, wróciłem. Tu pisze rok, miesiąc i dzień. Tak bardzo dobrze nie widać. Kiedy rybka zdechła? Coś się dzieje w naszym akwarium. 3 rybki zdechły. Teraz 4 umiera. Czwarte. No nie wiadomo, zobaczmy. Będzie trzeba zakup nowych zrobić. I tak głęboko mam tą rybę w tym płonniku od... Po filmie. Pochowany. Taką trumnę ma, tak? Tak, już tak głęboko jest.
Teraz mamusia może coś opowiedz, co tu jest. No ja się też opowiem. Stoimy na trawie, która się rozrasta. Przyszłościowej. Przyszłościowej. Rozrasta się i rozrasta, ale mamy nadzieję, że kiedyś rzeczywiście pokryje całość. Tak. Ja teraz. No to Grzesiu teraz. No tak dalej. Ale co teraz? Tak daleko nie po kolei trzeba. To później ty o tamtym powiesz, dobra? Tak? Tu mamy drzewka cytrusowe, po kolei mandarynka, cytryna. I pomarańcza. Cytryna i pomarańcza. Mają zrobione daszki przeciwsłoneczne, żeby słońce nie spaliło ich. Ty pajęczyny tu wszędzie. Chociaż na razie to pogodę mamy bardzo kiepską, zimno cały czas. No wiesz, siatło. A, takie ciepło. No, idziemy teraz na nasz warzywniak. Bardzo duży w tym roku. Takiego dużego nie będzie. Truskawki. Tak, dla dzieci najważniejsze są truskawki. Które rzeczywiście jak na pierwszy rok owocują bardzo obficie. No dziś za dużo ich nie ma, ale codziennie się zbiera. Kilka albo kilkanaście. Albo kilkadziesiąt. Także jak na parę miesięcy temu je sadziliśmy przecież, nie? W kwietniu, maju. Maju. Chyba w maju później to sobie. No takie kwiatki, one nam się nie przyjęły, zresztą nam nie zależało na nich, bo nam się niezbyt podobały. Szczaw. Tam jest szczaw. Chociaż dzieci szczawiowej ostatnio też nie chcą jeść. No i ładnie nam rośnie fasolka. Od początku nie, do końca. Zobaczcie, jaki długi jest. Taka długa fasolka. Tutaj wszędzie mamy. Pod płotem posiałam słonecznik, ale też tak słabo wyrósł. Nie wszystkie ziarka wypuściły, pomimo że dosadzałam po raz drugi. Co to jest? Słonecznik, ale ja nie wiem, co z niego będzie. Chyba nie zdąży urósć, jak będzie tak wolno rósł. Mamy nawet miętę. Mięte. Mięte mamy? Mięte. Mięte. Nie pięte, tylko mięte. Kalarepę też mam. Nieprawda. Rzepę mamy, kwitnie nam. Kalarepę. Zamiast korzeń to poszła w kwiat. Kalarepy to nie ma wątpliwości. Maciejka już była pokazana, co? Autentycznie pachnie wieczorem. Kalarepy to nie ma wątpliwości. Grzesiu tam jeszcze koperek pokazuje. Tu wschodzi świeża. Tu rzodkiewki. Rzodkiewki. A tak wygląda dom z tyłu. Powiedz też, co po kolei jest, żeby wszyscy widzieli. Zacznę od twojego przybytku. Od kuchni. Kuchnia. Dalej wejście do pralni. Co tu jest? Lądry się nazywa. Małe okienko od ubikacji. Oj, bym spadł. Jejku, jejku. Łazienka i ostatnie okno jest Bartusia sypialnia. Bartusia tutaj sypialnia. To jest wysypane grysem. Dzieci, nie strzelajcie. Kiedyś to będzie albo wybetonowane, albo wyłożone specjalnymi płytkami. Łącznie z wjazdem pod karport. Widzisz, woda leci. Ale to jest przyszłość. A to czuję też? To nie jest tuja, to jest cyprys. Cyprys, tak. I wiatraczek oczywiście już. Jak wszyscy mają wiatraczek, to niech rodzice też mają. Symbol Australii. Pompuje wodę? Tak. Oczywiście my z niej nie korzystamy. Wszystko? Co, idziemy frontem, czy? Frontem. Jeszcze moje kwiatki pokaż, takie ładne kwiatki. Takie brzydkie kwiatki. I później do domu, żeby się bić bali. Teraz pójdziemy do domku, frontem, otworzymy sobie drzwi. Pójdziemy frontem, ja wyłączę teraz. Może co? Dobrze. Kto tu mieszka? Nikt. Rucińscy. Rucińscy. Ruta puta. Załóż to na zewnątrz, bardziej wyjdzie. Okej. Okay.
Prosimy bardzo. Niezwykle, że buty wszyscy ściągają. I we wszystkich domach. Czy ja też muszę? No wypadałoby, wygodniej ci będzie. To jest taki zwyczaj, że się w domu nie dosyć chodzi. Grzesiu, nie... Grzesiu, no no. Jak pamiętacie, tutaj ja z dziadkiem siedziałem. Tak, ale to będzie na innej kasecie. Tu jest nasz lunchroom. Ups. Albo jak to woli, sitting room. To znaczy pokój do wypoczynku. Tak. O, Bartuś właśnie wypoczywa. Wąż, Grzesiu ma. Węża masz, tak? Nie boi się go? Nie. No ale mamusia dalej musi opowiadać i prowadzić po domu. Tak. No musisz tak troszeczkę okręcić tą kamerą, żeby było... Każdy kąt, żeby było widać. Każdy. To jest kamerą, jak mu się to, ta część to jest pomieszczenie do jedzenia. Tu powinien stać stół, który powinien tworzyć komplet z meblami, które stoją w tym pokoju. Stoi stół i tworzy komplet, rzeczywiście. Tylko, że my nie jemy. Nie jemy. Ścianka z drewna, Leszka dzieło. Wspólne, kochanie. Wspólne, moje też. Wszyscy pracowali przy tym. Pracowali. A tu jest oprawka ze zdjęciem, uszykowana do zabrania przez dziadków do Polski, do dziadków Bogdanów. Z tym, że zdjęcie później będzie wymienione. Ja nie wiem, czy zdążymy przed wylotem, to później rodzice sobie sami wymienią i włożą sobie zdjęcie całej naszej rodziny. Żeby wszyscy byli. No, dobra. Teraz możemy iść dalej. Po pokojach będziesz prowadziła? Po pokojach. No prowadź. Tu jest family room, tak? Pokój rodzinny. Tu powinien stać telewizor, kanapka. O, tam jest, nie? Mama w kuchni, dzieci na oku. Mam zapalić. Mam zapalić. Mhm. Nie działa. Nie działa. I kuchnia, którą wielokrotnie już oglądaliście na zdjęciach. Mogę pić. Nasz najlepszy telefon. Dlaczego? Głupi, znowu nic nie może robić. Gasuję. Słomkę? To nie tak. To jest czyste wszystko. Tutaj jest ostatni nasz nabytek. To właśnie w liście, którymś pisałam o party, które zorganizowałam. Plastikowym party. Bartuś, ale nie widzę. Proszę? Bartuś mi zasłonił. Jako... Trochę hałasu, ale to ja wytnę, kochani, nie przejmuj się. Jako jeden z prezentów otrzymałam taki zestaw dużych sztuczcy. O, które można łączyć ze sobą, jak się chce, które do którego pasują. Do parówki, czy do tortu. Tak. Wziąć i przytrzymać. Fajny zestaw, wytrzymuje temperaturę 300 stopni. No daj, to teraz się przewróci. Co jeszcze? Proszę? Dwie. Co dwie? Ja chciałem zobaczyć tylko dwie. Już nie, już teraz nie wiesz. O, poza tym jeszcze otrzymałam zestaw czterech takich pojemniczków z kolorowymi przykryciami. Cztery takie. Jeszcze mam w lodówce. Ja kupiłam sobie coś. No, wyjmij z szafy. Gdzie jest? Teraz mam się wyjmie. Muszę wyjąć wszystko. Wszystko. O. Proszę, to jest cały zestaw, kolorowy, bardzo ładny. Ja sobie to kupiłem. Te pojemniczki mają to do siebie, że po prostu bardzo długo trzymają świeżość produktów, które są wewnątrz. A to ja sobie kupiłem za $4.75. Tak, to są dosyć drogie rzeczy. Tu mam sałatki do szkoły. Czy... Kochani, ale nie wszyscy naraz, dobrze? Okej, okay, ja mogę poczekać. Ups. To jest też pojemnik. Halo! Dzień dobry! Ser, który autentycznie się nie starzeje. Ja jeden ser. Proszę. Artusz też? Nie. I'm not a rat. Nie jestem myszmanią. Także zorganizowanie party mi się opłaciło. I
kamerę możemy wygrać. O tak, no rzeczywiście, 28 listopada będzie losowanie i może wygramy kamerę, co? Przydałaby się, Grysiu. Podobno taka, wiesz, tato teraz kameruje. No to wujek miecia. No to kręci to samo. No to wujek miecia i tato pożyczył. Tak, to jest wujka miecia, pożyczona kamera. Tu jeszcze tatuś się odwróć, jaki widok mamy z domu. Bardzo ładnie, zielono. Nie wszyscy mogą takie widoki mieć, jeżeli dom stoi za domem, to niestety są ograniczeni. Bardzo spokojne miejsce w sumie. Tak, bardzo spokojne. No w tej chwili akurat ciągnik tam pracuje. To jest pokój. Chwila, moment. Teraz idziemy do części sypialni, tak? Babci i dziadka najpierw. Babci i dziadka. Nie mój. A później Grzesia. Jak dziadkowie wyjadą, to będzie Grzesia. Śpią. Nie śpią. Co? Dziadków nie ma, wyjechali na barbecue do znajomych. O, to jest dziadków. Pokój. Później będzie Grzesia. Nie będzie twój? Na dachu będzie. Na dachu chcesz mieszkać? Dobrze, możesz mieszkać na dachu. Nie za duże. No nie za duże. Ale nie za małe. Na jedną osobę wystarczy. Oczywiście. Nie za duże, nie za małe. Po prostu szafa, biurko i łóżko. I to wszystko. Ja tutaj śpię. Tak, Grzesiu teraz pokazuje, gdzie obecnie śpi. Na łóżku rozkładanym. Gdzie jest ten Grzesiu? To się może zamknę okno. Chyba tak, bo hałasuje. Słucham? To razem robimy, kochanie. Ty dwa, ja raz. Ty z Batkiem tak tam prykacie. A ty? Tu mamy drugi telefonik. Lepszy niż tamten? Dlaczego lepszy? No bo mniejszy. Tak, bo mniejszy. Możemy sobie dzwonić, możemy odbierać telefon. Jak jesteśmy w łóżku. Normalny. Dla nygusów. Dla nygusów, tak, żeby nie podrywać pupy z łóżka. Co jeszcze tu mamy? Walizki, stale na walizkach? No wszystko, kochanie, nie trącę, nie? Wszystko muszę pokazać. No. Tak jest, walizka. Nawet w środku. Po prostu nam sztab brakuje. I to jest od kamery. Tak jest. Od kamery, tak jest. Idź tam. A tutaj na szafie parę misek. Parę misek, to są dwie miski do Polski, dla babci Dzisi, dla babci Mili. O, słuchajcie, ja też będę na tym filmie. O, widzisz? A tu jest Bartusia choineczka. Przyjdzie czas, Bartusia, widamy do pokoiku. To moja? Tak. Już niedługo, za miesiąc, prawie gwiazdka. Tak. Ja to mam. Co do czego ci to, kochanie? No chcę. Zaraz. Nie jest inny kamery. Niestety, jeszcze mamy pod szafami, na szafach, pod łóżkami. Cały czas cierpimy na chroniczny brak szaf. Tutaj na tej ścianie będzie szafa. Cała szafa, cała zabudowana ściana. O, Grzesiu chce pokazać, szafa, jaki wiecie. Ma nad morze. To jest właściwie moje. Ale widzę. I moje też. Tak, wspólne. Bo bardzo to nie jest do tego, na tym to pływać. Nie jest do tego. Jest surfing. Taka fala jest i tak o. No ale uważaj. Nie, jak pływasz, no do tego, jak fala, tak o, potem trzymasz i tak z falą płyniesz. Tak jest. No tak, przewróci się. No dobra. Mamy drugi telewizor. Czarno-biały? Tak, czarno-biały. Od czasu do czasu oglądamy. Tylko nie włączył się. Kontakt jest wyłączony. Jak się położymy? Bardzo lubimy mieć telewizor w sypialni i na pewno będziemy go mieć zawsze. Hello. No, teraz już jest włączony. Dobrze, to teraz idziemy do Bartusia sypialni. Tak, jest kamerować. Bartuś chce sam. Nakręcić i sam opowiedzieć o wszystkim, to co tam ma. U siebie drzwi, ja już ci są otwarte. Przekażę kamerę. Ja wiem, jak robić. Masz włączoną, tylko będziesz kręcił. Mogę się tradycyjnie ze swoim imieniem. Którego? Przekazuję kamerę Bartusiowi teraz. Opowie o swoim pokoju.
dyspozycji nie naciskaj, tylko tu nie naciskaj. Okej, tylko tu. Teraz w moim pokoju jesteśmy. Tu moja ryby tutaj były. Teraz jedna umarła. Nie. I to ta pomarańczowa jest. I teraz idziemy tam na moje łóżko. Tu Grzesiu się znalazł. Co tam robisz? Nie, nie rób! Teraz Małgusia tu jest. Pokaż swój plakat z tym. Z Grand Prix. Grand Prix. Plakat taki. To jest nowa reklama. Nowy samochód. A pokaż jeszcze swój żyrandol. Gdzie jest? No gdzie jest, może być żyrandol w ten sposób. Tutaj? Czerwony. Z czarnym, tak? Ja nie widzę, no czarno-białe. Nie, czerwono-czarny. A Grzesiu pisze na maszynie. Tak? Koloseum. Koloseum wznosi się w miejscu... Ciociu, babciu, mam się osłoń. To chcesz... Napisz to, co Grzesiu napisał, tak? No, tak. Zobaczymy. Przepisujecie. Koloseum wznosi się w miejscu, gdzie spotykają się trzy wzgórza rzymskie. A teraz co piszesz? Chcesz napisać swoje imię, tak? A to nie napisałeś. Co? Nie? No nie, dobrze napisać, tylko jedna literka mała, okay, a reszta ja duża, tak? Tutaj o. Papugi. Krzysiu, idź wyrzuć swoje samochody. Ja się bawię samochodami teraz, dobrze? Wiecie, ile masz samochodów? Kask dostał na urodziny. Książki. Ojej, i takie rzeczy normalne, to się teraz wyciąga o, Grzesiu swoje samochody. A tu karton mu się akurat rozsypał. O, tu jego ulubiony. Tutaj widok. Nie, nie. Mojego łóżka. Jeszcze tam wysypać. Pociągniemy. Do góry idzie. No, to może ja zrobię, Bartuś, bo tobie niewygodnie, co? Nie. No i mamusia spuści. Chodź tutaj, krzyż tam gdzieś jest? Jest, no. Spuścimy żaluzję. Można ją zamknąć, prawda? O, tak. Żeby słoneczko nie operowało. Balony. Chcesz słońce. Chcesz słońce, okej. Okay. Tutaj, możesz to ćwiczenia. I moja szuflada mała. Łatwo to zrobić. Co łatwo? Zrobię jeden. No zrób. No, dotknij. Jeszcze raz dotknął. Teraz Rojek pisze? Jest? Tak. To co? Otwieramy następne drzwi. Tak. Idziemy do... Gdzie idziemy, dzieci? Co to jest? Kiedy były walki. Nie. Tak, to jest nasze łazienki. Tutaj ja się kąpię z Grzesiem, a w ten sposób się myjemy. I, tak. Nie, ja tu. Ja a ja tu. I tak się myjemy tak. Włosy. Grzesiu bardzo lubi. Grzesiu, pod prysznicem. I pupkę mi myje. Tutaj Bartuś się kąpie. Nie, ja Bartuś też często też. Pod prysznicem, tak. I ja też tutaj się kąpię. Paweł teraz tam. Tak. A gdzie... walka. I tu jest... Ustaliliśmy tam. Grzesiu? Okej, dobrze. Na parapecie stoją kosmetyki. Przyrządy do golenia. Ciepło mi zimno non stop. Lustro. No to może ja też się w lustrze zobaczę. Tak. Grzesiu się waży, mamusia. Grzesiu się waży. Ile Grzesiu waży? No. 24 kg. No nic nie może przytyć. A Bartuś ile waży? Wagi zabraknie. 41 kg. 41 kg. A tata? Ja nie wchodzę. Tak, tatuś jest taki no jest... szczuplutki. Wstyd. Nie. O, jakie ma cienkie nóżki. Grzesiu? Grzesiu, ale 69. Nie dociąże. 69 kg. 69.
No to coraz gorzej ta wystawa. A teraz mamusia. Coraz bliżej jest. A teraz mamusia. Do bylinki australijskiej. No, nie żartuj sobie z takich poważnych tematów. Dalej, idziemy. Idziemy Wycieczka. Dalej. Tu mamy ubikację. Ubikację. Tak, ubikacja. Nie za duża, nie za mała. Akurat. Nie pachnie brzydko. Nie, ładnie pachnie, prawda? W naszej ubikacji. A tu jest pralnia. Tam jest taki basenik, czy jak to nazwać, pranie w ręce, potem szafka, pralka, ta szafka na buty, takie różne drobiazgi, piłeczka, tak, drewienko uszykowane na półeczkę. Robię półkę dla Grzesia teraz. Tak, teraz Grzesiu będzie robił, Grzesiek będzie robił półkę, a następnie łóżka. Nie ma pieniędzy na meble, to trzeba zrobić samemu. Tak jest. A kosztuje to pieniędzy, nie? O, kosztuje. Ale mniej. 50 dolarów. Kochanie, ja muszę, no już na Bałtany były operacje plastyczne, nie tak blisko. Ale wiesz, tam było słabo widać, za duże słońce duże chyba słońce było. Tak, no już trudno. Twoje samochody to zrobimy za chwilę. Tak. Teraz wejdziemy do sitting room. No uderzyłam się, no mówię, ja to nie potrafię chodzić. Nie, kamerą? Nie. Ten, wiesz, makrofonem tak powiem. Nie makrofonem, tylko mikrofonem. No teraz będzie walka. Teraz będzie walka. Jak to się nazywa? Karate czy kung fu? Nie wiem, boks. Oni teraz są boks. Aha, oni. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Bartusiem. Teraz Bartusiem, ale to ja wolę oddać... Dalszy ciąg. Powiedzcie, co to będzie. Karate. No, co? Możemy zaczynać. Nagrywamy. No, tatuś już nagrywa. To pokaż parę ruchów. Czego? Karate. Tak jak umiesz ćwiczyć. Okej. Okay. Czego najpierw? No, ja nie wiem, jak to się nazywa. Jak się nazywają. Ukłoń się i pokaż, jak to robią karatecy. Nie wiem, jak łączy się tylko ten, zrobię parę kopów. Dobrze. Jeszcze jedno. Oj, bo Jawel dostał. Jeszcze nie stoję. Wrócicie go. Zrobię w biegnie. Jak coś biegnie. Bartek. I to tylko jest taki małone. Co? Nie. I kop, i no takie jak boksuje się, co najwięcej boli, to jest to. Tak w kołku musicie ich uderzyć. No i z kondycją nie bardzo u Bartusia. Nie co? Bardzo, z kondycją. Mhm. Za dużo ciała. Dobry jest sportowiec. W klasie jest też dobry sportowiec, prawda? I w biegach, i w innych konkurencjach też, co? Prawda, no. I... Jeszcze nie rzecz, jak ktoś idzie z ciebie tylko rękę i przewróci jego do koła. I co jeszcze teraz byś powiedział babci i dziadkowi? No, że masz kaszel, to na pewno, to słychać. No tak, i widać. Tak. I a może po angielsku coś powiesz? Nie. No powiedz o swojej szkole na przykład po angielsku. Parę słów. Okej. Okay. My teacher's name is Mrs. Payne and Mrs. Wright. I'm going to take the class 4, nearly 5. And my room number is 26. And in my room there's year 4s and year 3s. I'm in year 4s. And our teacher is very nice. And your she's always angry. That's all. Do you like your school? Yeah, I love my, and I like my school. Sometimes? Sometimes. Sometimes I hate it. Okay. I co jeszcze? Po angielsku. Have you got any girlfriends? Yeah, I got about 2 girlfriends. So. Do you like she? Does she like me? Yeah. yeah, she likes me, yeah. Her name's Kelly.
Kelly and Alicia. Yes. Kelly and Alicia are in year three. That's all. Hmm. Let's go. Fajnie. From this school, mm-hmm. Okay. A co byś chciał jeszcze powiedzieć? Może Kamilce coś powiesz? Okej. Okay. My się spytamy, kiedy przyjedzie do nas? Kiedy Kamilka przyjedziesz? Za 2 lata i rok? Mucha tam jest? Nie, chyba, ja nie muszę. I chciałam, żeby przyjechaliście wszyscy do Australii, tak szybko. Albo my do Polski? Albo my do Polski. Chciałbyś jechać? Tak, ale nie do szkoły tam. Dlaczego? Wszystko zapomniałem. No byś przypomniał sobie. No, w Polsce do szkoły nie chodziłeś. Nie. I musiał tylko po polsku. A. I że się cały czas teraz płacze, cały czas wstaje w nocy, płacze, tak samo ja. Dlaczego? Ja nie wiem. Chyba oglądam się. Ja oglądam to, no bo ja oglądam rzeczy, to są te, co Grzesiu się boi i ja oglądam te rzeczy o wampirach i rzeczy takie. Mm-hmm. Kto tu przyszedł? Little Shit przyszło. No nie. Grzesiu coś powie też po angielsku. Główka Grzesia boli, bo przed chwilą upadł na podłogę. Powiedz babci, jak twoja nauczycielka się nazywa? Mrs. Phelps. Ale mów ładnie, tam babcia nie będzie. Jak się nazywa? Mrs. Phelps. Mrs. Phelps. Jedną masz tylko nauczycielkę? Mam Miss Penley i nie wiem. Nie wiesz. Do you like your teacher? Nie. Nie? Tak. A do you like your school? Yes, tak. Nie jestem. Nie jestem. No, powiedz po polsku i po angielsku sam. A what is your favorite song? Kaczuszki. O dance. Chicken dance. Może zrobisz? Chicken dance. No to zrób chicken dance. Bartek będzie śpiewał, a ty będziesz robił chicken dance. Nie, ja nie chcę śpiewać. Tylko. Okej. Trzeba mieć partner. To jest dobrze. Spróbuj. Nie będę śpiewał, nie będę. No to dobrze, będzie śpiewała. Ja będę śpiewała, a ty nie, tylko. Ty z nim. Ale ja tańczyć nie umiem tego. Ja też. No to tylko stój, a on jako jego partner, a on będzie tańczył, dobrze? A ty tylko może Grażynko coś zatańczysz? Nie, nie umiem. Bartusiu, stańcz tylko z nim, żeby on pokazał, jak to się tańczy. No może pokazać. Jemu partner jest tylko potrzebny do okręcania się dookoła. No to nikt nie, to nie może tak robić, powiedzieć wtedy. No to sam, to już Bartusz nie chce. Ten sam. No to tylko początek. Da 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 Aha, jeszcze potem jest dalszy ciąg. Na koncercie w szkole, tak? Taki będzie koncert, jak się będzie skończył rok szkolny. Grzesiu będzie taki taniec robił. A Bartuś, co będzie na tym koncercie? Elvis Men's Blue Shoes, to Elvis Presley śpiewa. I drugi Blues, coś takiego, nie wiem. No nie Blues Boys? Tak, Blues Boys. No właśnie. No ja też. A teraz Grzesiu przygotował coś też do pokazania swojego i chce on sam kręcić kamerą i pokazać, tak? Okej. Okay. Na chwilę wyłączę. Czy Grzesiu bierze kamerę i nakręca. Proszę rączkę tu włożyć, nigdzie nie przyciskać i nakręcaj. Opowiadaj, co tu masz. Musisz podejść troszeczkę bliżej. Ty opowiadaj. No Grzesiu ma samochody, to ja będę opowiadać, a ty kręć, tak? Po kolei. Tu ma Grzesiu takie specyficzne samochody. Czy ty widzisz te samochody, Grzesiu? Tak. Tak. Które mają z jednej strony jest samochód i z drugiej strony jest samochód. Bardzo zwane samochody. Tak, jeszcze jeden jest taki, prawda Grzesiu? Który to jest? Ten. Ach ten. O proszę, z tej strony jest brązowy, a z tej strony jest żółty. Jak się nazywają? Flippers. Tak. I tu jest cała kolumna Grzesia samochodów. Grzesiu bardzo lubi się nimi bawić. To jest jego ulubiona zabawka. O, ten też jest ciekawy, tak?
No akurat niech to trąbi. Baterie chyba, czy tutaj się zrobiło? No tak. Ale nie. A przecież jeszcze niedawno trąbił. Pokazywałeś, że trąbi. Karetka. Nie, ja cię wyczułem. Tu Grzesiu ma taki ogromny, tak? To jest prezent świąteczny od Mikołaja z tamtego roku. Tak? Ja koloruję. Ten też jest na baterię, on się przewraca, koziołkuje, ale baterie też są chyba nie bardzo, co? Jest Grzesiu, a gdzie ty tam kręcisz? Tu, samochód kręci. Ściana była. I tak, no to swoją nogę postaw. Tako? Tako? Tak, on tak i tako. Ziołki, jeszcze raz. Zaczynamy. Już? Już. No co, wy jesteście w kinie czy w telewizji? Tak. Nie wiem. To no telewizja, no chcę, żebyśmy udzielali wywiadu dla jakiejś stacji telewizyjnej, a to musimy... No to zaczynamy. Stacja Łódkrowice, tak zwana, się kłania wszystkim w Polsce. Tym, którzy będą oglądali tę kasetę. I co powiemy? Nic. Nic. Powiemy, że nam się dobrze tutaj żyje. Tak, dobrze. Dobrze? Nie, brzydko. Spokojnie mamy. Tak. Nie mamy dużo problemów. Jedynie tylko materialne. No ale te są w miarę. Wiadomo, nie może być wszystko od razu, tylko po kolei. Poza tym chwalimy sobie. Cześć. Grzesiu się nie może wypowiadać na ten temat, ponieważ on nie pamięta Polski. Nawet Włoch już nie pamięta, bo to było małe baby. A jak się mówi po polsku? Jak się mówi po polsku? No mówimy cały czas po polsku w domu. Ty też mówisz. Tak, teraz to udajesz, że nie mówisz. A Bartuś pamięta Polskę, tak? Tak. A lubisz Australię? Tak? No i Wajhuzi. No nie wiem co jeszcze mówić. Samo poczucie mamy dobre. Nie ma tutaj ten. Zdrowi jesteśmy, prócz Leszka, który bez przerwy jednak odczuwa jeszcze chyba skutki operacji. Nie może ciężko pracować fizycznie. Ale do lekarza nie chce iść, bo jest uparty. Nie wiem. Za kim odziedziczył koncert, ale jest uparty. Nie chce się poddawać po prostu lekarzom. No, czasami trzeba. Męża mam w dalszym ciągu dobrego. Nie bije mnie, nie krzyczy na mnie. Pomaga dużo. Lubiłaś moje samochody? Lubiłeś moje samochody? Lubiałeś. Lubiałeś? Ojej, poza zimbiane dzieci. Ponieważ wiosna w tym roku taka zimna, są ogromne skoki temperatur. Chociaż dzieci już raz się w morzu kąpały i to nawet ze 3-4 tygodnie temu. Ale woda była bardzo zimna, co? Ciepła. Nie, zimna była woda. Ciepła. A no to o jakim roku to ciepło? W tym no roku. Właśnie. Wtedy padało raz. No co jeszcze powiemy babci i dziadkowi? Też chcielibyśmy się z nimi zobaczyć, prawda? Porozmawiać. Ty teraz mówisz, no to... Porozmawiać, zobaczyć, co się zmieniło w domu, w słupcy, w obejściu, w zagrodzie. Grażynka tęskni cały czas. Tak, ale to jest bardzo daleko i niestety bardzo kosztowne. Może dziadkowie się do nas wybiorą. Jak nad morze pojechaliśmy. Zapraszamy. Oczywiście. Jak nad morze pojechaliśmy, ja parę razy prawie się utopiłem. Tak, Grzesiu, parę razy by się utopił, ale sam się zawsze wyratowałeś, prawda? Tak. Jak kiedyś w ogóle. Jak upadłeś jak fale, no to nie mogłem do... Jak fale były, nie mogłem dotknąć, a jak fale... No co? Ja też nieraz, jak fale dymują, to tak i nie mogę stanąć. Dlaczego? No, mocne fale. I nie mogę stanąć. A z Robertem? I tak się przewróciłem. Robertem, po Tonie byliśmy. Były duże bardzo... Fale. Fale były ogromne. I Robert specjalnie na fale, jak już zawalą na nas cały czas, specjalnie. I co? Przewrócił się ponton? Wywrócił? Nie, tylko trzymał, tak siedziałem na nim, tak mocno się trzymałem. I raz tak ten. A wrócił ponton i to po prostu byliśmy pod wodą. Pod wodą. Tak?
A woda słona oczyszczy pian później, co? No a ciocia Wala mówiła, że otworzy. Jak kiedyś otworzyłem? Nie szczypało. Nie szczypało? No widzisz, to może dobry sposób. No, pieprzowa była. No, to... Jaka? Pieprzowa. Pieprzowa. Słona, a nie pieprzowa. No pieprzowa jakby była. Jakby była. No, teraz wiedziłem. O, jak brzydko. Teraz wie mama, no to... Grzesiu się wybiera do Polski z dziadkami. Nie. No mówiłeś, że chcesz jechać. Nie. Już się zmieniło? No. A? Cały czas mówiłeś, że polecisz. Ja już ciebie spakowałam, walizki masz gotowe. O, się brzydko zachowujesz. To może Bartuś poleci w zastępstwie Grzesia, co? Chciałbyś na Polski polecieć? Tak, ale nie do ja do szkoły by nie chodziłam, co? Nie? Dlaczego? Grzynka mówiła o tęsknotach do rodziców. Na pewno też jest tęsknota za przyjaciółmi, którzy zostali w Polsce. No, oczywiście. Tu jednak takich przyjaźni nie ma i ciężko nawiązać. Po prostu człowiek już jest za stary na nawiązywanie nowych przyjaźni trwałych. Nie ma już takich spontanicznych odruchów, prawda? Ludzie się porozjeżdżali po świecie. Część została najbliższych przyjaciół w Polsce. Tak, z chęcią bym odwiedziła Manię i Zbyla. Pojechałabym do Skarboszewa czy na Bielawy. Co? Justynki przecież nie widzieliśmy wcale. Kogo? Justynki, to jest Norberta siostra. Norberta? Roberta czy Norberta? Norberta. A Norbert mieszka w Skarboszewie. Mieszka. Pamiętasz? Nie widziałam go nigdy, ja nie widziałeś. Widziałeś tam jeździłeś, je... bawiłeś się z nim na ciągnikach, na kombajn tam wchodziłeś. Kombajn? Co za kombajn? Kombajn, taka wielka maszyna, co muci zboże. O! W sumie to jest. No nie mamy zdjęcia. Ale starszy od mnie? Nie, młodszy jest od ciebie. Ile ma? 7? Pewnie tak. Jest! Starszy. No ale musimy poczekać parę lat jeszcze, no. Zanim się wybierzemy. Właśnie. Leszek nie chce mnie samej puścić. Mówi, jeżeli już mamy jechać, to wszyscy. No bo inaczej to muszę nająć gospodynię, właśnie, która będzie mi gotowała, sprzątała, prała, prasowała. Tak. Ja się po prostu nie nadaję do tych rzeczy. Tak, to do tego żona jest. Taka jest rola. Leszek się nie nadaje po prostu. To trudno będziesz pranie zbierał przez parę miesięcy. No to najpierw trzeba mieć tyle rzeczy, żeby na pół roku starczyło. Gdzie zakrywa, gdzie masz? Przecież Bartu się to będzie w Polsce na kamerze. Jak ty się zachowujesz? Właśnie. Spać mi się chce. Spać mi się chce, no właśnie. Nie tej godzinie? Wczoraj oglądał filmy o wampirach. I w nocy wstawał potem? Czy... Potem w nocy sam wampirem był. A Grzesiu, co tam powie jeszcze? Czy żeby się pić chce? Tak? No. Zmęczony jest. Nabiegał się dzisiaj cały dzień. Mieli dzisiaj towarzystwo. Do Grzesia kolega przyjechał. Do Bartka koleżanka. Starsza. Byli znajomi z północy. Adelaide przyjechali odwiedzić nas, pożegnać się z dziadkami. Pojechali z powrotem. Tak. A nam już powoli się... Kończy taśma. Kończy się taśma. To trzeba powiedzieć do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia z lista. Bye bye. Bye bye. Po angielsku jeszcze zakończycie to, Bartu. Adios, amigos. No, to jest angielski. Bye bye. Bye bye. See ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you later, alligator. Don't get your toilet paper. See you later. Okay, see you later. In couple of months. Million hungry. No będę kręcił, dopóki się nie skończy, co? To niech sobie patrzą na nas. A co my mamy mówić jeszcze, czy już nie? Nie potrzeba. No powiedzcie coś jeszcze. Dziadkowie są stęsknieni na pewno za waszymi głosami. No tak do kamery dziwnie się bardzo mówi. Nie jesteśmy aktorami. Nie no, czasami jeszcze tak. Bycia z kamerą. Ja no, jestem. Wydaje mi się, że na liście jest lepiej przekazywać jakieś takie myśli
wewnętrzne niż do kamery mówić, mając, wiedząc o tym, że duża publiczność będzie to oglądała. No to na pewno będzie oglądane przez szeroki krąg osób. Ale wszyscy wiedzą, że tęsknimy za nimi, prawda? Tak jest. I chciałoby się wskoczyć. Tak wyczekujemy na listy, no niestety. Mama coś rzadko pisze, Sławek w ogóle. Ze słów słabo listy przychodzą. Zdajemy sobie sprawę, że wszędzie jest dzień do dnia podobny. Mało jest wydarzeń takich, które się opisuje. No ale trzeba pisać. Pierdzi mączki takie małe. To ten tłuszcz tam się tak przewija. O Grzesia też? Też, słychać. Grzesiu to nie jest tłusty. Jedzą tak samo, równe porcje, nawet czasami Grzesiu więcej od Bartka. I Bartusiowi się tak odkłada, ja od Grzesiowi nic. Ja się odchudzam wieczorem. Tak, zawsze wieczorem. Przez dzień zje za trzy. Jedną szklankę Milo, a do tego jednak trochę się skusi nas. Milo jest takie kakao. Tak, Milo to jest takie kaloryczne kakao, co? Znaczy nie może kaloryczne, to jest, ja wiem, bogate w witaminy. A Grzesio co najbardziej lubi? Co lubisz najbardziej jeść? Co lubisz najbardziej jeść? Pizzę. 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 A Bartuś? Dzięki. A. No dzień fajny. No ale to dziadek i babcia nie widzą, co to jest dzień. Dzień fajny jest na przykład pizza, hamburger, frytki. Burgers? No to są burgers. Ja też lubię dzień fajny. Kanapki na ciepło. Kanapki. Bułki na ciepło. I na przykład Coca-Cola, Fanta i takie orężaty. Chipsy. Ta pizza. I czekoladę Grześ lubi bardzo. On zawsze jest głodny na czekoladę. A nie na czarną. A jaką? Brązową. Aha, brązową. A Bartuś najbardziej lubi? Białą i różową. I różową. I taką nie bardzo, nie bardzo ciemną czekoladę. I ja lubię taką brązową i takie dobre to w środku. Takie. A na dzień, tak? Czekolady z nadzieniem. A jaki najbardziej owoc lubisz, Grzesiu? Banana? Winogrona. Winogrona. A Bartosz? Nie wiem. Banany? Wszystkie owoce lubisz, tak, prawda? Wszystko. Ty to jest rzeczywiście tak, wszystkie. Ty nie bardzo. Tak. Wszystkie. Mało pomarańcz jesz. A zjadłbie? No ale mało jesz. Koniczko tam ci. Musiałam się odciąć. Koniec kasety? Koniec kasety? Nie, jeszcze. Jeszcze was kończę. No to my już się pożegnaliśmy, pomachaliśmy, a tu jeszcze nie koniec. No trzeba wykorzystać, dopóki mamy. To jeszcze może teraz się zmienimy i ty usiądziesz na chwilkę, żeby ciebie o, już nie starczy czasu chyba. O, ja myślę, że wystarczy. Oj, nie przesadzaj. No to po prostu wyłącz. I co? No pomachajcie. Znowu? Tak. Bye, bye. Bye, 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 bye. Buźki bye, teraz. Bye, bye, bye. Teraz Grześ, Bartuś, podejdzie i buzi da? No bliżej. Co to za buźka? I mamusia. No już, tak. Tak. Ten obiektyw całowała. Tak. Bartuś zaniesie, tak. Jest. Tak. Wyłączamy, tak? No. Jesteśmy na lotnisku. Adelaide. Thank you.
Thank you.
Stoimy przed lotniskiem, przed... nie możesz dziecka, nie przeszkadzaj mi. Panowie palą papierosy. Nie, to ostatnie mi bardzo, tak. Każda osoba. Niezależnie od tego, co mówię. Ja bym bardziej tego nie czytałem. To może flirted with him. Może tam trochę wyjdziemy, bo patrzę ładnie girlandami ubrane. Świątecznie już udekorowane. International Termini. Miałam zielony i kolor.
big one, and then two like a touristic. To szczęśliwy, jak nie mają szczęścia do tych bagaży. Your attention please for Bronwyn Brown. Please check the service desk in front of the terminal. Bronwyn Brown. Jesteśmy na lotnisku. Tutaj stąd będzie startował. Będą startowali ciocia i wujek. Są schody. Wizytówka Hamburg. To jest lotnisko. Przerwa. Do odlotu samolotu zostało jeszcze godzinę, a będziemy się żegnać już za pół godziny. Ostatnie minutki. Dzieci, Krzysiu, Bartek. To i tuż. Stary. Może powiedzieć, że na papierosa musimy wychodzić na zewnątrz, bo w środku się nie tajmy. Dziękuję.
On zęby nawalił.
Zostało 20 minut jeszcze do odlotu. Za 20 minut samolot zbije się w górę. My czekamy wszyscy, aż samolot wystartuje. Quanta. To jest ten mały kwantas. Mały kwantas? Jaki mały? Bo te duże kwantasy mają dwa odrzuty z jednej strony. To jest mały kwantas, bo duży kwantas ma odrzuty. Dwa odrzuty z jednej strony. Tam na pewno gdzieś trzeci siedzi. I wujek. Wielki ten samolot. Tutaj czekamy wszyscy. Obserwujemy, jak samolot zbije się w górę. Ja, das ist ja.
Staff have prepared with them a range of different items, dancing and singing,
drama and prose that I know you'll enjoy. Can I please make a special request, however? Once your child is finished, it's very disruptive if people in the middle of the audience get up and go home. So we would ask you please be patient. It's worth staying for the whole show. Your children are being supervised in the classroom, and we would much prefer you to stay rather than leave in the middle of the show. Can I, just as the choir is coming in, begin to talk about them, and I guess I'd better move out of the way. 3 years ago we began the choir under the direction of Ted Flaherty and Joan Blows, who plays the piano. We started with some auditions, and we thought, well, I don't know whether this will work, but Ted believed it would. In the first year, he had written applications, and he had 70-odd. From that, he selected a group of 35 students, and they've grown. And it's now become quite important for our grade sixes and sevens. Tonight, I'm going to sing two songs for you that Ted has written. One's a very special little treat. The other one I won't talk about, I'm not sure that it's quite the way we ought to sing songs at school, but I know you'll forgive us. And Ted would like to talk to you, I know, about the other one, which is very important to our Aboriginal group. Ted, would you like to talk now? We might start with a little bit. Shall we? Yes. All right. Okay, well, I'll get out of the way and welcome to our choir. Which was
mother nodding his and attending clothes that there were lots and lots of us who certainly did understand that music and identify with it and perhaps it will back some really fine memories for us. Our next item is going to be an item by reception children from Mrs. Karen Phillips' class, room 11, and they're going to do the chicken dance. They'd like to say thank you to Daniel Lowe and Simon Willis from Mr. Shearer's class who helped them with preparation of their costume. When they come out, here's the chicken. Przyszedł na prądzikanie. Trudno te dzieci poznać. Co? Trudno te dzieci rozpoznać. They needed the cupboard, and guess what? Matthew Stagg, oh here, man,
Matt's a budding carpenter because you made her, didn't you? Made it all on your own. Well done. Our next performance is room 26, grade 3-4. We're going to do a little whopping chorus. They're going to perform a song and dance titled The Blues. Now, if you're not tapping during this, I'll be very surprised. I'll leave them to show you The Blues. Of course, they're all dressed in blue, too. Oh, here's Elvis. Hi, Elvis. Give us a big wave, Elvis. Elvis, come out here, man. Elvis, come out here, man. Show us, Elvis. Come on, Elvis. Thank you.
special thanks to Ollie and Chris for taking us back memory lane. Now, put your hand up if you weren't tapping your feet. Look at that, not a one. I just about had to nail these people down here. Colleen was ready to get up and do it. I'm too young to understand those songs, of course. But there we are. That was fun, wasn't it? And next one is a treat, too. Czy to by wszyscy uciekli, nie? O! Dlaczego? No, bo słyszałam, jak śpiewałeś przed chwilą. No ja bardzo ładnie śpiewam przecież, no. O, a tu Grzesiu w bluzie? Tak? To nic, no pokaż jeszcze, jak tańczyłeś. O, jak fajnie. Ta da 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 da. Da 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 da. Miejsca. To nie, i tak ślicznie tańczyłeś. No problem. Się zdenerwował? Wszystko rzucił. Koniec ze sceną, mówi. Nie, tańczył cichy tam. Teraz Baltuś. Ulica. A tu? Co? Co się nie mówi? Słucham. No zaśpiewaj. Co? No Elvisa. Nie. Where's the fish? Nesne jasne jam glavu, ne brini. Čuješ tu, ljo? Ovo se sve čuje.
Je, píšala i za báčve. Pekantu vukle. A Míra po zídu písa. Poče, ribe sad čisti. Prvo, bačka, smo doma gledali. Dve se razgovaramo, kad se uramo. Usvene. Juhu! Usvene. Sad bi treba tam poslati Hrvatsku onim gladnim posušiti. Nama dosta. Yeah, boy. Very nice. Hey, that's a good one. Yeah. Let's take one. Yeah? Big one. Oh, good. Yeah. Oh, that's good. I think so. They went 3 feet of closer. Put your foot next to it, Bartosz, so we can see how big it is compared to your foot. Yeah, see? Okay. Su velike nas prav noge, ma. To je zamrzno. Da. Mogao bi me neko valjda i snima danas. Evo, to je tatina sestra Mira, ona je sad izašla iz ludare, onda imamo ju preko vikenda. Onak na vikend dođe kući, to je dozvoljeno. Jesi čula šta se sad rekla, Jesi čula? Tanja! Ovo je Belinda. Belinda? Ja bar ne remu bolje ni tek gde ti ideš. Opet, snimaj, ma.
Anja je plesala. Rani u galebove, vidiš kak leti. Bartoš! That's it. Wait, Greg. 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 Dig me a drag. Yeah, dig me a drag, Malo. Oh my God! Congratulations, you are. Oh, whoa. That's nice. It's like a horse that said it. Nemojte više loviti. Onda vam bužalo staviti. Čekaj daj bre, ej! Tata! Tata! Vlado! Ej! Vlado te zove! Oh, that's a good one.
Ima tam gliste iza kotača tvojega. Koga? Kakvi golubi, a? A lepi golubi, da. Pička. Ti pod nosom. Kiki! Nemoj ga, pusti ga sad. Kiki! Kiki! Bako, nema nigdje krenut sa autom da ne poglaži izvod. Idemo na kafe. Ja bih došla na gorku kavu tam. Gorki lijekovi. Not like the beer, good beer, is it? That's okay. See, you like my farm? Yeah. Beautiful farm. Yeah, I have. But you have no key to the toilet. I told you can have a, you know, whatever. Around now I know. Yes. But this is my farm. I just bought that for nothing. Mali brodić na rijeci. Mi ovdje dolazimo ribe loviti, to je gulva.
Jako lepo mjesto. Dograć wam brakującą część do kasety, którą wyślemy w niedługim czasie. Chcieliśmy zacząć właśnie od zachodu słońca. Nie wiem, czy będzie widoczny na tej kasecie, ale spróbujemy. Dzisiaj jest 21 marca, godzina około 8 chyba wieczorem. Bardzo przyjemny wieczór, 20 parę stopni, dzień był około 30. Właśnie z Grażynką skończyliśmy pracować na działce, chwasty zaczęły rosnąć. Brakuje jednak babci. Przydałaby się. No ale musimy sami sobie radzić. Dzieci jeszcze na dworze biegają. A my przygotowujemy kolację. Potem kąpiel i spanie. Być może będzie widać ten zachód, piękny zachód słońca. Żółte, niebieskie, czerwone, zielone, różowe. Być może będziecie widzieli. Jutro może pojedziemy wieczorem nad morze, to zrobimy nad morze ten zachód słońca. A tam Grażynka. Przygotowuję kolację. Jeszcze raz. Niebo. Jutro niedziela. Zaczniemy nakręcać resztę kasety. To do jutra. Dzisiaj mamy niedzielę, następnego dnia po dniu, którą kręciłem zachód słońca, szliśmy przed dom, żeby pokazać wam trochę okolice znowu i nasz dom, co się zmieniło. Dzieci szaleją na deskorolkach, Bartuś na swojej. A Grzesiu gdzie jest? O tutaj, to jedzie. Grzesiu ciągle poobijany, poździerane kolana, łokcie, szaleją na nich. O! Kupili za swoje pieniążki, każdy dla siebie oddzielnie. Jeżdżą cały dzień. Grzesiu, a pokaż jak... O, znowu wypadek. Ja się nie mamo. Tak, widziałam. Bartuszek jest. O. Grzesiu, aż z górki jak zjeżdżasz? A z górki jak zjeżdżasz? Myślę, raz jedźcie, tak? W górki na tych deskorolkach. No coś nie mamy szczęścia do tych maszyn, wiesz, koło. Stale nam przeszkadzają. To nie idźcie za wysoko, ok? O, to blada przód. Teraz możesz powiedzieć. Blada przód. Właśnie, o, przodzie. Zaraz pokażemy nasz dom.
Mama, oni zaczynają. No uwaga, musimy skierować na dzieci. I tak. Non stop. Całe popołudnie. Buty pościerane. Buty bez przerwy nowe. Odpychał się, tak, ja widziałam. Ja powiem, że ten pchałem. Mhm. Tylko raz na początku popychałem, on cały czas. No dobrze, ale już teraz wiadomo, o co chodziło. To co, idziemy pokazywać dom? Nie, powiedz, że tutaj już nie ma żadnej wolnej działki, już wszystkie są w budowie. Ja może pokażę troszeczkę. Nie, jeszcze nie. Wyjdę trochę. Były dwa wolne jeszcze miejsca, są już wylane fundamenty. Będą stawiać konstrukcję. Tam już jest teren uzbrojony. Robią drogi. Na tym trzecim. Lada dzień zacząć jakieś konstrukcje stawiać, bo w sumie już wszystko jest zrobione, nie? Tak. Wszystko podłączone. A tutaj jeden, o, ta jest działka do sprzedania. Prywatnie ktoś ją sprzedaje. 30 tysięcy, tak? Tak. I tam do góry jest jedna jeszcze. Tak. Też na sprzedaż. Tak, i reszta już jest zabudowana. A tu już reszta, cała strona zabudowana. Lado swoim domkiem i tam nasze. To co, idziemy? Tak, powoli. Coś się stało. Ale teraz już tatuś będzie kręcił domek. A co chcesz jeszcze? Ty chcesz na Bartka skateboard? Tak? No to daj mu raz, niech zjedzie sobie. Pozwól mu, Bartuś. No my idziemy. No, proszę? Idziemy? Tak, oni jak powoli to jedzie. No ta jest dla młodszych dzieci. Nie jest taka niebezpieczna. O, powoli to już jedzie. Lado ostatnio wysypał gryf. Tu nie będzie już cementowego gwiazdy. Muszę powiedzieć, że dwa dni temu był agent u Lada, żeby zrobić wycenę domu. No, w tej chwili, tak jak stoi, bez zagospodarowanego tyłu i no po prostu tak jest. W tej chwili wycenił mu na 105 tysięcy. Także w tych granicach tak samo nasz jest chyba teraz bardzo. No nasz jest większy. No jest większy o 10 metrów. No ale nie mamy cementów. No nie mamy. No opowiadaj, kochanie, co przybyło? No, wszystko widać. Nie potrzeba nic opowiadać, bo na poprzedniej kasecie jest jeszcze pustynia, a w tej chwili już jest zielono, czerwono, kolorowo. Trochę to kosztowało pieniążków? Tak. Wielokrotnie pisaliśmy, że jeszcze tam musimy wsadzać jakieś roślinki na ten klomp po lewej stronie. Ale to już kwestia miesiąca. Tak. Tu już nie chodziło o wydatek, tylko po prostu o pewność, że one się przyjmą i nie, że nie trzeba ich tak będzie mocno podlewać. Wow! To kaktusów chyba już mamy dość. No dosadziliśmy. Czekamy. Trochę. Tak, troszkę dosadziliśmy, tylko tam będziemy czekać. Sobie pracy tutaj. Żeby się rozrosły. O, mam! Ty na trawie. No, naprawdę. Już można chodzić. Teraz już można chodzić. Dzieci dywanik. Są uczulone, ponieważ na początku było surowo zabronione, kiedy wschodziłem. Jupi! Ale bo możesz się pozielenić, Grzesiu. Pokaż rodzicom, jak te się rozrastają w koło. Nawet możesz takie zbliżenia zrobić, jak umiesz. No spróbuję, może coś będę umiał. Tutaj pod tym grysem jest taka czarna folia. To też można pokazać. Czarna folia, która nie powinna przepuszczać chwastu.
ale niestety, od czasu do czasu coś tam wyskoczy. Oczywiście to jest nic w porównaniu z tym, co mama musiała tutaj robić. O, ten jabłus, ten duży. Tak, tamten znów wypuścił kilka liści. Jeszcze tak. Pomiędzy kamieniem podkładamy mniejsze, takie w kształcie trójkątów mniej więcej, zobaczcie, żeby tak nie obsypywało się. Dokupiliśmy tam też kilka kamieni, dołożyliśmy. Tak. Chociaż ostatnio była taka porządna ulewa, to za dużo nam nie nawpadało. W sumie dobrze. A co to tutaj za drewno leży? A w lado przyniósł wczoraj. Bartuś, przynieś tam stół, połóż. Co? A, to jest lekkie. Uważaj na okno. Tutaj z boku na to drewno rzuć. Uważaj na okno. Uważaj na szyby. Takie latyniaczki. No to dobrze. Parę przybyło tutaj kaktusik. Ten też urósł. Wysoki. Nam się wydaje, że urósł o tyle, ponieważ ma inny kolor. I ten mały i też. Ten na dole też. Ma troszkę inny odcień zieleni. Te się rozrastają też, o co masz przy nodze. Te tak, tylko te są takie kujące paskudy. Kapusta. Kapusta ładna. Ładna i zdrowa. Możemy kisić. Pewno kapus, panie. Musisz mi Bartuś prowadzić. A pokażę od razu z boku tutaj. Wodę tam robi. Wykończona ściana. Tak, posadzone zielone, pięknie się przyjęło, już tak ładnie zaczyna nam pokrywać. No przecież to jest ile? No ja nie wiem. Nie cały miesiąc? O nie. Ja myślę, że już jest powyżej miesiąca. Dajpół. Lutym? Nie. Lutym sadziliśmy. Lutym, no ale to jest więcej chyba jak miesiąc. No, ale jest bardzo ładnie. Tak, ładnie się przyjęło i teraz tylko będziemy czekać, aż dotknie do ziemi, do ziemi i będziemy tylko. To obcinać. Okej. To idziemy? No wyjdziesz to na ulicę, jeszcze zrób rzut na dom, na piramidki nowe. A, no to... Może nikt nie zauważy. Też pisaliśmy o firankach. Zupełnie zmieniły wygląd domu na zewnątrz. Jarzynka była szczęśliwa. Tak. Zarobiła na firanki. Jak powiesiliśmy, zaraz wyszliśmy na zewnątrz, żeby popatrzeć, jaką zrobiły różnicę. Sąsiedzi też wyszli i też patrzyli. Rzeczywiście. Wszystkim się podobają. No masz. Za taką cenę? Jeszcze bym miała być brzydki. Okej, możemy iść teraz do tyłu. Tutaj, tak, to rośnie. Mamy tylko problem, bo w sumie co tydzień by trzeba obcinać, bo bardzo się... Dużo osna. Dużo osna. Ale jakoś szczęśliwie nas żadna nie urządliła. Samochód stary, jak widzicie, bez zmian. A ten lewy coraz częściej mówi o zmianie samochodu. No, już czas na niego jest raczej. A tutaj druga trawka. Też szalona no, też różnica. Może też bliżej podejdę, ją pokażę. Drzewko. O, cyprys słabo rośnie właśnie. Nie? Tak, słabo. Nie idzie tak, jak potrzeba. No, blachę widać. Kupiliśmy blachę, obłożyliśmy w koło. Tam dopikowaliśmy jeszcze prawy z tyłu. Łymy, łyma. Mam kamę, kamę. Tutaj mamy wszystkie straży porobione, nie mamy? Tutaj. Tak. No w ogóle planujemy i na pewno tak zrobimy, przysypać to tak jesienią, piaseczkiem równiutko, zasypać ją dokumentnie i później ona będzie taka po prostu równa, bo w tej chwili przez to, że no nie wiem przez co, w każdym razie są dziury, jest nierówna. Jak ją się kosi, to są miejsca, o jak tutaj, łysa. Chociaż to później odrasta, no ale po następnym koszeniu jest ta sama sprawa. Także ją przykryjemy piaskiem i później na pewno będzie już równiusieńko, ładnie. Drzewka, pokaż o, rodzicom. No to coś takie kiepskie dzisiaj. Za dużo słońca możemy. Nie. Ale wypuszcza listki bez przerwy, coś przybywa na tym. Wiadomo.
Proszę. A co to? To jest mandarynka. Mandarynka. A tam jest śliwki? Nie, tam jest pomarańcz. A tu? Cytryna. Cytryna jest największa. Tak, cytryna jest największa. Rośnie ładnie. Mhm. To pomarańcz też wypuszcza, to za wszystko świeże liście. Mhm. Dorożki za miesiąc, ja myślę, to już zdejmiemy, już, prawda? Tak, za parę dni nawet. Nie no. Chociaż dzisiaj słoneczko grzeje. Jest 28 stopni. No i teraz tutaj, prąd robót, ostatnia część. Tak, ostatnia ćwiartka, jak my mówimy, do zagospodarowania. Leszek już zaczął kopać po deszczach, żeby wykorzystać, że ta ziemia jest lżejsza. No już pokazałem nas samochód. I będą takie trzy tarasiki. I może potem będziemy mieć może basen. Gdzie jest wykopane? No tak. No to też liczysz jako jeden. Tak, poziom. Aha, no to jeden, drugi, trzeci i tam czwarty. Tak, po prostu jak slipersy idą. Tak, i będzie to zabudowane takimi okrągłymi... Belkami. Okrągłymi belkami. I potem basen. W zielonym takim kolorze. Żeby się nie obsuwało, ładnie schody, jedne może. Czy dwa stopnie, no. Dwa. No. Proszę. Musimy jeszcze czekać na odpowiedni moment, żeby tą górę skopać, ponieważ truskawki będą musiały być przesadzone. Wysadzone i wsadzone od nowa. Musi być wtedy troszkę wilgoci i... żeby się nam za dużo ich nie zmarnowało. Narożnik? Idziemy? Narożnik, tak. Pójdziemy też pod narożnik. O, wczoraj mówiliśmy, że kwasty wyrywaliśmy. Tu jest wygrabione właśnie. Tak, mnóstwo kwastów właśnie na tej stronie było. Inne są ok. Tutaj robimy sobie taki dziki narożnik. Wszystkie kwiaty, jakie dostajemy, to tutaj wsadzamy. Bartusza locą ich tutaj wsiedli. I będzie to kiedyś... To jest zabudowane. Zabudowane tymi samymi belkami. To ja myślę, że to urośnie bardzo wysoko. Te kwiaty rosną bardzo wysoko. Tutaj są takie tnące pelargonie dwie. Musisz, Leszek, zrobić drabinki do nich. To jest ten kwiat przesadzony z domu. Ja go wyrzuciłam z domu, przesadziłam tutaj. W sumie nie miał ani jednego liścia, prawda? Nie. A teraz, no, nie jest ładnie. Ale zbliż jeszcze, Leszek, to drzewko, ja żeby tato odejść. Widział, że zaczęło wypuszczać. Nie, nie dotykaj, to jest... Czyli się przyjął? Tak, przyjął się. Możesz. O, teraz bardzo ładnie widać. Nie chodź po truskawkę. Ładnie przyjął. Także przyjął się ten suchy badek. Szczaw rośnie nam też bardzo ładnie, aż jest za dużo go na nasze potrzeby. Jeszcze. Ale byś musiał umyć. Panoramę jeszcze pokażemy? Tak. Wiatraczek się kręci. Zielone się wszystko robi. Zielone, bo deszcze się zaczęły. Tak, powoli zaczęły. Schodzimy na dół. Jeszcze Leszek, pokaż chociaż daleko skrzynię na zabawki. Ja tam podejdę. Aha, no to jeszcze tak. Ten narożnik mi nie pokazałem. Aha. Wykończony. Także niedużo, ale się zmieniło. No tak się popryskasz, Grzesiu. Wejdź sobie do lądry i w lądry sobie opryskasz ten miejsc. A zacznę sobie. Ale słońce opadło. Bartuś i tato robili skrzynię na zabawki. Bartusia i moje dzieło. Wyczyszczony jest tylko wierzch. Na razie, ale będzie cały pomalowany jakimś lakierem, który jest odporny na wodę. Odporny. O, i tu będą mieć zabawki. Ponieważ kartony nie zdają egzaminu. A mają na zewnątrz też cały karton zabawy. Raz, że to brzydko wygląda, a po drugie bez przerwy trzeba kartony zmienić.
Tu jest nabytek wczorajszej nocy. Vlado przyniósł nam. Vlado przyniósł do naszych drzwi siatkę, ale niestety jest troszeczkę za mała. Nie pasuje. Będzie musiał zamienić. Zamienić, tak. Rzesia samochód też dostał od Vlada kiedyś. Polis. Polis. Aha, i ten narożnik teraz. No, jak wygląda właśnie teraz ta ściana oporowa? Podkładałaś tam? Dokupione slipersy, podkładane. Posadzone tam. Zielone. Się nanosiłam slipersów. Ciężkie paskudy. Chcieliśmy ręcznie. Tak jest. Bez wypożyczania piły i poszło nam to bardzo szybko. 20 sztuk kupiliśmy i w ciągu jednego dnia zrobiliśmy? Tak. Na zmianę piłowaliśmy. No, ale nie było ciężko. To chyba był inny gatunek od tych poprzednich, co? Nie, to jest to samo. Redgum. To redgum. Były bardzo czerwone, teraz już wyblakły od słońca. One i tak będą zakryte. Idę ci. To co? Możemy wyjść do domu. W domu też jest troszeczkę zmian. Może w pokoju? Ja może przerwę na chwilę, sobie zapalimy. No kiwam nogą, już może zaczynać. Aha, ja się Grzesiem zainteresowałam, bo Grzesiu coś nas martwi, bo takie ma dzisiaj jakieś czerwone place na całej buzi. Ja nie wiem od czego to. Jak to jutro nie minie, to jutro nie do szkoły, tylko do lekarza trzeba iść. Pierwszy raz coś takiego mu się przydarzyło. Nie wiem. Jak widać tu w Family Room też były zmiany i będą już w środę następne. Ale najpierw tak jak jest. Bardzo nam odpowiada, prawda? Telewizor tak. Family Room i... A ja pokażę z tej strony. O, no, kuchnia znana. No. Telewizor stoi, półeczkę zrobiliśmy. Ale półeczka jest od Grzesia, kompletu z Grzesia, sypialni. I ona wróci do jego sypialni. To jest taka półeczka, którą ma przy łóżku. Prawda, Grzesiu? Stoliczek nocny. Tak, muszę wstać, żeby wytłumaczyć, jakie będą następne zmiany. Otóż tutaj w środę przywiozą nam piec. Mieliśmy wiele problemów z wyszukaniem odpowiedniego miejsca. No, najpierw to był jaki piec? Najpierw tak, z wyborem. Już się zdecydowaliśmy na jeden. W końcu żeśmy i tak zmienili zdanie i kupujemy, jak to powiedzieć, taki kominkowy. Kominkowy. Piec, tak? Będziemy mogli obserwować. Rodzice chyba wiedzą, jak to wygląda. No, na pewno. Jak się pali ogień w kolorze czarnym, bo kiedyś tu będą czarne meble, mamy nadzieję. I będzie gdzieś tak stał tu pod obrazem, nie? Tak. No. A to jest obraz też? Taka skrzynia, a telewizor będzie stał w tym narożniku. Sofka przejdzie na tą stronę z tym stoliczkiem i to będzie na razie tyle. No i blańce tutaj jeszcze będą? No kiedyś będą. Ja nie chcę cukierka, Grzesiu, naprawdę. Dziękuję. Nie. Co, kochani? Cukierka. To dla Michałka i Piotrusia, tak? No. Nie dotykaj. No, bo brudzisz. Nie wolno dotykać. Obiektyw. Dobre? Powiedz, jak smakują. Niedobry. No to dlaczego im dajesz? Ups. Ja bym takie ja lubię. Takie lubię. Owocowy? Czy to galaretka jest jakaś? Tak, galaretka. Galaretka, dobrze. Idź teraz już do następnej. No idziemy dalej. Części. Tu mamy teraz tak stół. Każdy za sobą zabiera nakrycie, żebym nie musiała chodzić kilkanaście razy. Dzieci już się nauczyły tego. Ja nie. No, ty czasami zapominasz, tak. Ja nie poprzynam. I to teraz. Lunch stoi w ten sposób, chociaż też już stał inaczej. Te same meble, tylko poprzestawiamy. No oczywiście. Tu zaczęliśmy tego kwiatka puszczać, ale on taki jakiś mikry ten kwiatek. Na początku ładnie rósł, a teraz znowu stoi. Kiedy był na podłodze, to on ładnie rósł. Tak, ja na ścianie nie chcę. Może drewno mu nie odpowiada. No ja nie wiem, coś mi nie odpowiada. Jest, bym się przewrócił. A, stoliczek. Tak.
No chodź Grzesiu, pokażesz swoją sypialnię, co? No prowadź. Opowiedz teraz, co tu masz w tej swojej sypialni? No wejdź. No, co masz w sypialni? Opowiedz. Grzesiu nie umie mówić po prostu. Nic nie masz. Nie. Półkę masz, tak? Tatulek ci zrobił półkę. Tatulek ci to zrobił... z dziadkiem robiliśmy jeszcze przecież. Tak, rzeczywiście. Tatulek ci zrobił łóżko i tą półkę, która jest w familii, tak? Tutaj będzie? Tak, tutaj stoi ta półka, ona już raz stała tu, a potem zabraliśmy, pożyczyliśmy cię. Oj, znowu wiecie. Tatuś, bo ściany poprzewracasz. Ja nie widzę, co mam z tyłu. No. Grzesiu ma swój plakat, o którym marzył, żeby mieć w pokoju, tak? Pokazać, Grzesiu? Tak, mogę ja pokazać. Ty chciałeś nakręcać? No to ty pokażesz, co ty masz na tej półeczce, dobrze? A, Grzesiowi przybyły zasłonki. Tak. Kupiliśmy na jeże. Grzesiowi się nie podobały, bo on chciał mieć z ninją tyru. Ja płakałem. I płakałeś, tak? Bo nie chciałeś mieć takich firanek. Zasłonki. No nie, już teraz ci się podobają, co? No to Grzesiu teraz bierze kamerę i będzie pokazywał swoje zabawki. To nie wiem, przyciskaj. No tu powiedz, chodź co troszkę tu bliżej, tak? Powiedz, skąd to masz. No, za blisko chyba będzie. Kręć to, żebyś to widział i powiedz, co to jest, to pudełko. Ja dostałam tą podówkę, jak był u Hungry Jacks i ten sterowany samochód, jak... No to już wiedzą, że kiedyś dostałeś na prezent od Mikołaja to był, tak? O, tu jest też prezent od Bożeny, tak? Jak to się w to gra? Kręć, kręć, ja sama zobaczę. Ty musisz kręcić. Aha, tu się coś nakręcało, tak? Łowi ryby czy... A coś tam płynie i trzeba uciekać z czymś, tak? I tu się kieruje i tu i... A, to się samo wyłączy, Grzesiu? Nie. Nie? Trzeba wyłączy? Aha, good. Dobrze. Tu jest taki fajny helikopter od Vlada, który wysoko latał, ale niestety raz nieszczęśliwie upadł i mu się odłamało śmigło. I teraz nie można tego naprawić, nie można skleić. Tak? Co jeszcze? Tatusia kręci. O, bardzo słusznie. Tu tatuś pokaż, jakie ma Grzesiu. Mamusia z tyłu. A to też Michał miał z Piotrusią chyba, nie? Aha, chyba jedno mieli takie, tak, mieli. Ma Grzesiu tego wszystkiego. Niczym się nie bawi. Niczym się nie bawi. Ma taki ładny, rozkładany też. Piąłem samochody. Wyciągnąć twoje samochody? O, tak kręcisz tą kamerą, że... Tu są twoje samochody. $19.99. Tiffany 2 slice toaster, full exchange warranty, $19.99. Sunair 800 watt styler dryer. Od Mikołaja. A twój prawdziwy knife. Nóż. Tak. Gdzie on jest? Tu jest pochewka. Tu jest pochewka. A gdzie jest twój prawdziwy nóż? Nie widać. Nie wiem, Grzesiu, gdzie jest twój nóż. O, jest prawdziwy nóż. O, na ryby. Osełkę ma tam. Tu jest osełka w środku, kompas na wierzchu. Też prezent od Bożeny i Vlada. Obydwaj dostali. Okej, okay. To jest wszystko u Grzesia, co? Nie wszystko. A co jeszcze? Kajt. Ojej, mamusia. Kajt. Jeszcze latawiec. Z latawcem były... Nie tak blisko, będą zmarszczki. Jak ciepło jest. O, tu jest Grzesia latawiec. Tak? Dobra, to już teraz naprawdę daj wszystko. Daj Tatkowi. I teraz tam już słychać non-stop melodyjkę. Bartusia. Idziemy do Bartusia. O, jak gorąco. Ile dzisiaj ma być? 27, 6? O, nie wiem, 8 chyba, nie wiem. 8?
No, jesteśmy u Bartusia. O, cześć. No tutaj się dużo zmieniło. Przybyło przynajmniej dużo. Nie, Bartuś? Co przybyło? Opowiadaj. Biurko. Szafę nową. No, nie nowe. Nowa. Na urodziny zostałem magnetowa. No poczekaj, ja nie mogę nadążyć za tobą. Poczekaj, poczekaj. No. I tu... No powiedz jeszcze raz, bo tato nie kręcił, że mówiłeś o tym. Nie, magnetofon miałam na urodziny, dostałem. Magnetofon, radio i zegarek. Zegarek. Antenę ma, wszystko ma. I jeszcze na urodziny dostałem. Gwiazdko nazywane się NIPED. No to jak... ochraniacze takie? Tak, no kiedy na deskorolkę zawsze zakładam. Jak się przewrócę się, no to moje... Ochraniają kolanka, żeby nie kaleczyć, kolana. Tak? Tak. Ja nie mogę do nich. Też będziesz miał urodziny i też chcesz takie, tak? I ja bym dostanę też takie pieczy. Na łokcie. Łokcie też takie dostanę. Ja kupię sobie. Dzień, a ja... Pokaż jeszcze kosz, jaki kosz masz. Masz duży kosz, mały kosz, tutaj. Prawda? O. Na małe śmieci, na duże śmieci. Za duży, to a śmieci jest bez przerwy dużo, tak? Tak. I od naszego... Sąsiada. Są $10. Taką kartkę od nich, u rodziny też. Okulary. No teraz już prawdziwy Al Capone jesteś. O, mi tak nie wie, co to. A tam jest druga kartka od babci Milki, nie? Co gra 100 lat, babciś się bardzo cieszył. Doszła cała, babcia się martwiła, że się popsuje. Tak, a ona grała. Cały czas. Musi odpisać na list. Tak. Podziękować. No pokaż jeszcze jaką dzisiaj wieżę. Jaka to wieża jest? Alfa. Iphone. Tak, zbudowałeś? Dzisiaj rano. Grzesiu bardziej zbudował. Ładna, nie Grzesiu? Też potrafiłbyś zbudować taką? Tak. No. Grzesiu nie umie mówić, mamusia, wiesz? No, mnie mowa jest. No i komputer, tak? Tak. Grzesiu, umiesz grać na komputerze? To zagraj. No zagraj. Pokażemy też. Przykrycie na klawiaturę, to też dostaliście. Kusznie, tak. Blado ukradł w szkole i przyniósł. Zaradny chłopak jest, nie? Tak. Mamy z nim dobrze. Ładuje się dysk. Ma diski i w środku ten ma pamięć. Ile macie gier na razie? 16. Raz, dwa, trzy. 16 mam. Dobrze, wybierz sobie. 8. Giga. 9, 10, 15, 12, 13, 13, 15. Dobrze. Graję grę twoją najlepszą. O, wiesz jak długo to ten login? On tylko po... Aha, długo się ładuje. Nie, tam nie po, bardzo długo. Długo. No dobra. Press enter. Enter. Jak długo to się ładuje? No. Dobra gra. A twoja jaka jest najlepsza? To lubię, ale ten... to lubię jest najlepsza. Ale tylko się ładuje. Najlepsza gra. Dobre ma grafiki, dobre, fajne ma. Zawsze będą. A ty też jeszcze chciałbyś zagrać? Też byś chciał zagrać? Żeby tatuś cię nakręcił? Już? Ten... Co się stało? Do zamka. Wszedłeś, tak? Do zamku. Zamka i ten zamku. Król da ci 100 pieniążków. No. 1000 to znaczy. Go to town and outfit yourself. A ty to, Grzesiu, czytasz?
Czy ty znasz na pamięć, co zrobić? Na pamięć? Tak, teraz idzie chyba do kupić sobie szpady i rzeczy takie. Ja znam szpady. Tak, ale lepsze. Się pije, ale się... Gdzie jestem? A ja nie wiem, gdzie ty jesteś, wiesz, to ty grasz. Clown jakiś. Tutaj jesteś. Ja weszłem jeszcze raz. Szedłem. To po co tam znów poszedł? On znów tam poszedł. Można mówić do ludzi? Można mówić... Aldo? Można mówić do wszystkich ludzi? Mhm. Nie naciskaj cały czas. Idź tam, tam. Tutaj? Tak. No to co? To teraz Bartuś, co? Za długo. No bo już mamy pół godziny. Przyszło. No, pozwól Bartusiowi troszeczkę. Już nakręcony. Ja tylko szybko do fań. No ale to tak szybko, okej? Okay? Dlaczego to zrobiłeś? No daj mu spokój, Bartuś. Ja tylko szybko do fań. On szybko chce powalczyć troszeczkę. Zaraz. Dobra. I do pierwszego zabicia będziesz grał, tak? Co się dzieje? Tato, no zrozumiesz! Ja to na wieżę Eiffla wszedł, no. No kiedyś musi się zawalić ta wieża przecież. No, no. Widzę, tak. Tato jest King Kong. Ja może sobie usiądę, bo już miałem nogi bolą. Ale to nie będziesz widział dobrze, tak nie, co? Że się walczy. Zaraz się zabiję. Na! Duży telefon podjął. Mama. Na razie dzieci używają komputer tylko i wyłącznie do gier. No to było do przewidzenia. Oczywiście. Zresztą im w tej chwili jest nawet niepotrzebne, żeby używali go do czegoś innego. A my za dużo się na nim nie znamy. Leszek tylko w szachy gra. Jeszcze ani razu nie wygrał. No ciężko z nim wygrać. Ciężko z nim wygrać, tak jest. Bo to on ten, bez kolei, bo nie wiem co robił. Krzysiu dead. Dobra, to teraz Bartusz. Ja się nam gry. No to wybierz. No to wybierz jakąś taką szybki lat. Tam szybką jakąś szybką. Alfoy. What? Alfoy. I know I want squeak. Co to będzie za gra, Bartuś? Alfoy, to jest taki samolot, jedzie się i ten strzela. Bateria mi się kończy. Oh my god. No to jeszcze szybko. Szybko, bo jeszcze to jeszcze pomimo, że się kończy, to jeszcze... Weź tą baterią, to jest zawsze problem. Mhm. Attack on Altai. Tutaj są takie... Widać, ale ciężko widać takie... Pociski? Ja tak, widzę, takie. Ja widzę, wiesz? Ciężko, bardzo ciężko widać. A jak ten ciemno jest wszędzie, no to widać bardzo dobrze. Ale ja widzę, ja. Tutaj daleko jadę. Lecę. Jeszcze nie zabiłem cię raz. No tak parę godzin pograją, to można zwariować w domu. No to tak dużo nie grają, wbrew pozorom. Tak, jeszcze nic nie mam do robienia na ten moment. Parę minut, dwie godziny. Zima może bym częściej grała. No, bo do tej pory to wręcz jestem rozczarowana. Ile? To nie musisz tu robić na całą grę. No ja myślę. Teraz będziemy kończyć, bo baterię musimy naładować. Może do tylko ten, ale rzeczy, co takie fajne rzeczy można zrobić. Może ten, bateria, postawić jakieś rzeczy, będzie długo. No okej. Okay. A komu?
co kończymy, Bartuś? Przyszedł kolega do Grzesia, do nim, którego tydzień temu był na party właśnie na basenie, w którym pisaliśmy. Bawią się zabawką, którą sami kupili za pieniądze, które dostali od babci z dzisiaj. Nie pracuje. Proszę? Nie pracuje. Bo baterie są chyba kiepskie już. Trzeba kupić nowe. To jest ale bateria, myślę. No, bardziej śpiący. To rozmawiać z nami. Tak, to nie. Się krzydamy. No, dzieci szczęśliwe, ponieważ pierwszy... O, idzie jakiś chłopczyk. To nic. No to maluki mi piszą. To nic. Pierwszy raz dzisiaj będą korzystały z takiego... z takiej specjalnej... rampy. Rampy do wjeżdżania na deskorolkach. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Wielokrotnie o to nas prosili, żeby ich tutaj przywieźć, ale zobaczymy, jak to im pójdzie, bo to nie jest takie łatwe. A zresztą powiedz, że jedziemy od lekarza. A tak, a już byliśmy u lekarza, bo Grzesia wysypka się zaczęła powiększać na ciało, wyszła całe, ale lekarz tylko kazał go trzymać w domu. Żadnych lekarz, ewentualnie tradycyjnie Panadol. I to wszystko. O, a to kukla. O, Bartek spotkał kolegę ze szkoły. Ze szkoły? Z sobą Grażynką przyjdziemy chyba z tamtej strony, wyłączę na chwilę. Słońce raziło z tamtej, także... patrzy... Bartuś szykuje się. No jak to Bartkowi idzie? Zjechał już? Jeszcze raz? Nie. Jeszcze nie. Szedł na dół. No muszą wyczuć najpierw. No oczywiście. Pierwszy raz są tutaj. No. To nie jest łatwe przecież. W żadnym razie nie próbuję. Ta rampa jest blisko naszego domu, można nawet częściej tu przyjeżdżać, jeżeli rzeczywiście im się to będzie podobało. Ale też brudno. No nie będę pokazywał, ale widać. Nie, widać śmieci. No, bardzo rzadko się spotyka taki brud. Dzieci bawią się. A zresztą nie ma kosza żadnego. Tu jest sauro, rodzice pamiętają, główna droga. Tam dalej Andrew Jacks. O tym filmie powiemy. Zeskoczyć z tej wysokości autentycznie to jest strach. Nie bardzo się próbował, czy nie? Tu się deskę zobaczy. O kurde. Nie, no, na pewno się nie odważy. Puszczą deskę, zaczęły. Są, tak, same deski. O, Bartka gdzieś tam skręciła. A Grzesia... Thank you.
Grzesiu jeszcze potrzebuje kaski i te ochraniacze. Bartek mówi, że na łokcie jeszcze sobie kupi. No ma pieniądze, może sobie jeszcze kupić. To kosztuje właśnie. To dostał na urodziny. Ile, 9 dolarów? Tak, 9 dolarów. To może być rubela, to znaczy różyczka, jak wiele innych, bo mówi, może być świnka, może być rubela. Nie wiem, co to jest. Może być każdy inny wirusowy, jakaś sprawa. Ale przecież chłopcy nie chorują chyba na różyczkę. Ja się z nim nie będę tam dyskutować. Powinnam ominąć. Tylko do szkoły nie pójdzie, to chyba nie... No, w środę też nie. Przynajmniej 3 dni kazał otrzymać daleko od szkoły. To wszystko widać, kochanie. Może już nabrali pewnego doświadczenia. Wtedy już wytrawni. Ale z góry jeszcze nie próbują. Zawodnicy to... Ja nawet nie wiem, czy to coś, to się z góry chyba w ogóle nie zjeżdża. Tylko na środku się rozbuja porządnie i od... Proszę? Startują to jest z góry. Tak? No może. Może i startują, ale się tak jak Bartek. Buja się, buja, tylko że powinien wtedy dużo siły dać. Od szczytu do szczytu. O. Nic się nie stało. No więc taki kask tu jest potrzebny, nie? Może się obliczać. Na urodzinki ma dostać, tak? Tak. Kaski takie. Ochraniacze. Grzesiu! Nie widziałem. No to dobrze. Coś jak cię przewija na deskorolce. No ja myślę, że wystarczy tych deskorolek. Hałas, ruch, niedziela, ale jeżdżą. Non stop. A my jesteśmy tutaj. Dzięki, siedzi, patrzymy, dzieci. Będzie płacił odszkodowanie? Spróbuję, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Leszek będzie też zjeżdżał. Zobaczymy, czy sobie nóżek nie połamie. Może na boso będzie ci wygodniej. O, proszę. Koledzy już odeszli, zostali sami nasi. Grzesiu pewnie nie chce dać Leszkowi. Tak,
Tak, niedobrze? Nic. To musi być bardzo wyślizgane. Teraz wie od Bartka. No jeszcze gorzej pewnie będzie. Już chodź, chodź, dosyć, naprawdę, nie masz... Ty to byś musiał mieć pancerz, nie tylko kask i ochraniacze, ale pancerz na całe ciało. Ja bym musiał być poduszkami tak. No. Tak, to były popisy Leszka. Dobra, to dosyć. Wyłączę. Jest mokry, o, całe czółko ma mokre. Tylko Grzesiu nie miał kasku, tak mu... Ma, ale Bartusz jest cały mokry. Moje ten, to też jest cały mokry. Też spocony. No. Chłopcy dobrze sobie. Było? Co? Co? Dobrze było? Poćwiczyli. Drugi... Będziemy tu przejeżdżać, Grzesiu, jeszcze? Pić jeszcze, pić musimy tu. I pić musimy zabrać ze sobą, tak. Od razu jak już kręcisz, to nakręć ten Hungry Jack. To właśnie w nim byliśmy. Tatusia urodziny w mamusi Dinkowie. Na obiedzie. Grzesiu dzisiaj pokazał to niebieskie. Tak, ten kartonik, gdzie miał ten swój special. No to tamte jedzenie było w tym. Dzieci właśnie bujały. Zresztą zdjęcia też tutaj robiliśmy. Robiliśmy zdjęcia, będą. Tak. Z tego.